Witam, ja jestem Zenek, to jest Civilization Beyond Earth, 18 odcinek, gram kolektywem panazjatyckim, mamy tury 238, limit jest ustawiony na 300 tur, więc jeszcze trochę pogramy i to będzie końcówka. Ścigam pierwszego typka, nie, już nie ścigam, jest to pierwszy, no jak miło. Mam 1339 punktów, o 9 punktów więcej od Hutamy, no to znaczy, że praktycznie wygrałem grę, bo zwyciężyć w niej można tylko na punkty, czyli trzeba odbierać po prostu jak największą ilość punktów. Tak, co my tu mamy jeszcze? Dreadnought się zawinął tutaj jakoś, co tam Dreadnought tu robi? Dwa Dreadnoughty tu przypłynęły, serio? Czy ja tą jakąś obronę? Niespecjalnie. Czy ja tu mam jakiś statek? Tak średnio. Kurczę blade. Intrus. Dobra, to lecimy z tym koksem. Opracowuję astrodynamikę. Co będzie tworzył? Bombarduje mi to miasto. Dobra, ładnie się tam wszystko poleczyło. Okej, nowy poziom doświadczenia. Miasto mnie troszkę oklepało. Moją jednostkę. Ten tutaj oklepał moich typków. Czołg magnetyczny sobie podjechał, ten mi tu bombarduje piechotę. No i to tyle w sumie. Jakiś kurczę odkrywca się przykulał. Unia potępia Federację Słowiańską, no dobra. To tyle. Pytanie, co tu się wydarzyło. Ej, serio z tymi miastami? One tak po tyłku dostają od tego typa? No bez jaj. No tego Dreadnought to trzeba wypierdzielić z tym w kosmos. Jezus, jeszcze stracę to miasto. O, shit, to nie będzie dobre. Czy ja mam tylko jednostkę, którą mógłbym coś zadziałać? Niespecjalnie. Uźwa, wycofałem wszystkie czołgi stąd. A jeden czołg by mi styknął i był poza wodę. No god damn it, serio. Dobra, w takim razie kupimy jakiś budynek tutaj, który zwiększy życie tego miasta. Sieć nasłuchowa, 15 punktów do życia. Miasto, tak? Zakup. Centrum dowożenia, ile to? 600 kosztuje. 24 obrony miasta, obrona miasta, 20 punktów życia. Dobra, weźmy sobie to. Trzeba było najpierw to wziąć chyba. 325 energii. Szału nie ma. Łoże. Dobra, to budujemy budynki obronne w takim razie. Xeno Sanctuaria. Laboratorium bioniczne. Farmaceutyczne. Jedźmy z tym laboratorium farmaceutycznym. Okej. Kolej magnetyczna powstała jak miło. Kolej magnetyczna. Buduj tutaj kolej magnetyczną koleś. Jaką w Dreadnoughcie. Pragnam. Tak. Trzeba tego typa uspokoić tutaj. Zanim mi zdobędzie miasto. Okej, let's roll. Laser orbitalny. Pytanie, co ja ze swoim laserkiem orbitalnym mogę podziałać. Jak widać, trzeba trochę jednostek przemieścić do obrony miast, bo będzie krucho. Dobra, tutaj zapraszam.
Tryb ruchu. Niespecjalnie dawać tą artyleryję i woli mi, żeby w grapach. Na marginesie to może zaawansować, o jak fajnie. To ona zaliczył typ. Dobra. Tak, domek tam można wycofać, tego też, to jest w sumie firakset. Ile to jest? Dwie sztuki firaksetu. Dobra, czy to będę to miasto w tej turze? Powinno paść. Serafin, Serafin. Coś takiego, leczymy. Strzelamy. No, zgony. To tu pięknie. Więc tak, coś mogę strzelać za pomocą laserka. Postrzelamy chyba tutaj. No walisz! Jesus. Dobra. Siadło. Dawać mi tu rapsa. A, co ten kolo może zrobić? Ten raps coś może strzelać? Freeland. Jak miło. Podoba mi się ten zasięg. Nie ma co. Tak, cyzy, walniemy salwą w to miasto. Bingo. Wyleczymy gostka i heja, wbijamy się do miasta. Biedne miasto, ale co tam? Zawsze punkty. Bingo. Przyłączymy sobie miasteczko. Elegancko. Tak, produkcja. Ja bym to chciał wyprodukować. Fabryka silników magnetycznych. Biofabrykę, no na pewno. Centrum karmienia mediami. Ekstra, recycler, dobra. Tutaj klinika. Klinika też może być. No jest pytanie, czy ten typ zdobędzie mi to miasto. Mam nadzieję, że nie jeszcze. Osadnik. Zabawnie, zabito mojego agenta, jeszcze lepiej. Okej, okay, co ja to mogę wybrać? Plus 2 produkcji z kopalni tytanu, plus 4 do tytanu. To nie, no produkcja tytan mi się nie przyda specjalnie. Dobra, to lecimy. Mam nadzieję, że to miasto przeżyje. Ile mam punktów? 1376, okej. Okay. No i teraz wypadałoby się zabrać za ten. Drabina Dedala. W innej kolonii stworzono, to fajnie. Wypadałoby się zabrać za... stolicę. Tylko jak się za to wziąć? Musiałbym tu jakąś hordę czołgów sprowadzić i tyle. To byłoby najlepsze rozwiązanie. Trzeba go ścignę z takiej odległości? Nie ma, niespecjalnie. Ile tu mamy jedzenia? 7. Trochę mało. Okay, tego typka można uśpić. Stateczkiem sobie ładnie tutaj podpłyniemy. Więc tak, czy ja mogę coś tu zafundować sobie do obrony? Niespecjalnie, wszystko jest zbyt drogie. No dobra, to może pójdzie na dno, tak? Nasz przyjaciel. Pierdliwy. Coś nie chce iść na dno. Co tu mogę zrobić? Kogo tu mogę strzelać? What the hell? O, tego chyba, dobra. Nie no, Boże, ja nie wiem dlaczego tym kurczę bladym botem się nie przesunąłem gdzieś bardziej na front. Dobra, takie coś. Uwalniemy w ten krab. Dobra, miodzio, laser orbitalny.
Nice. Musiałbym zrobić jakiś zmasowany zjazd czołgów tam po prostu. Na tym Freelandzie. Byłoby zacnie chyba. Dobra, tutaj oklepane to zostało. Mamy kolejnego mechulca. Dajemy go tu. A ile o tym tych czołgów? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, Freeland jako tako wyłapuje strzałę na klatę. Podjedźmy sobie tutaj. Tutaj, może nawet tutaj. Oj, GG Artillerio. Nice. Ten gościu się leczy. Tego można... Przesuniemy te statki tutaj. Co ja tu mam? Robotnika jakiegoś. Zajmiemy robotnika. Po co mu on? Osadnika też? No, co to jest? Tu Brazylijczycy się ukrywali, jak miło. Dobra, gościu, dawaj tutaj jakąś drogę mi wybudujesz. Dobra, to już będzie można się powoli przymierzać do ostatecznej, kurczę, rozprawy ze stolicą. Ogród genów, niech będzie ogród genów. Nice. Ten koleżka ZZ. I gościu sobie podpłyniemy tutaj. Tym tutaj, tak żeby nas tu nie ostrzelał na niego kurna śmiercionośnik, na krab. Czołgi, norki, trzeba sporą armię tych czołgów tutaj przykulać. Ile zostało do kolejnej są te trzy tury, serio, tak powoli to idzie. Dobra. To co, ciśniemy chyba następną turę, ile mam punktów? 1386. Dwie tury do astrofizyki, jeden nauki z macierzy. No ciekawe, czy to miasto przeżyje. Oby, a nie chciałbym go stracić. Let's go. Dobra, samolot do piachu. Kolejny samolot do piachu? Niekoniecznie. To miasto takie tam zwariowało. W sumie mi to tam na rączkę jest. Wolę, żeby takie było miasto niż mojego kurcza rapsa. Ja, że znowu się zakręcił z tym samolotem. Jesus, serio. Pytanie, czy miasto przeżyje? Przeżyje. O, szyfie, ma to laser orbitalny. Dobra, intrus. Gdzie ten intrus? Chyba ten kurczę odkrywca śmieszny. Robi za intruza. Unia Afrykańska potępia AKO. Miasto przeżyło? No, ostatkiem sił. Popatrzcie na tę planetę jak na matkę, która kocha swe dzieci i dba o ich rozwój. Dzięki temu ten nowy świat stanie się mniej tajemniczy. Okej, plus 7 do żywności, plus 2 do zdrowia i to tyle. Sporo żywności, zawsze coś. Jest tak, można kupić chyba ten heks z algami. Posłać tutaj swojego kurczę robotnika. Będzie fajny wypas. Zniemy miazmę. Tak, to jest żywności 36. Ja bym chciał wybudować generator, niech będzie. Dobra, ty gościu, leczysz się. Teraz tak, Rapture mnie wbija tu. Statki niespecjalnie się do czegoś przydadzą. Nie.
Jezus, ile on tych teraklimatów tu pobudował. Z tego tak tracę energię, bo on tutaj to na tego krapu nastawią. Dobra. Ten gościu niech się leczy. Ten koleżka, wycofamy go tutaj, niech się też wyleczy. Dobra, no jakąś tam armię czołgów mamy. Można jakiś cudak wybudować w stolicy? Niekoniecznie. Sieć nasłuchowa. Dobra, zróbmy to centrum dowodzenia. Bank węzłów. Bank węzłów. Bank węzłów. Do piachu? Tak jest. Ej, panie Raps, weź pan to rozwal. GG? Czyżby? O Boże, jeszcze nie koniec. Dobra, tym czołgiem podjedziemy sobie tutaj, żeby otoczyć całe to cholerne miasto. Statek, niech sobie płynie tu. To się w sumie średnio będą przydawały. Czy teraz do czegoś? Laser orbitalny to ostrzela. Samolot niech się leczy. Ej, nie, panie Raps, pan musisz atakować. Dobra, jest. Okej, produkcja. Coś takiego. Tutaj pozbędę się tego jego krapa, który tutaj cały czas łazi. Żegnam. Redukcja, huta stopów. Czego to wymaga tytanu? Sieć nasłuchowa. Bank węzłów, dobra, centrum dowodzenia. Centrum dowodzenia. Decyzja, plus 5. Nauki, miast, Terra Crypt. Plus 5 kultury. To nieco lepsze. Chyba nauka już teraz. Bo kultura. Dobra, nie będzie kultura. Okej. Okay. Ile mam punktów? 1415, no i mi chodziło. Dobra, ciśniemy. Tekstura. A Boże. Właśnie, nie uciekłem tym statkiem. I mnie typak będzie tutaj ostrzeliwał tym laserem swoim cholernym. Elektrotkankę ktoś zbudował. No nieźle. Cztery jednostki ropy. Fajnie. Tylko po co z tej ropy? Nigdy nie przez. Okej, coś takiego. Panie, wbijaj tu. Sobie tu mam jedzenia 36. A wystarczy chyba. Można i generator zrobić. Dobra, maglev, czyli kolej magnetyczna. Serio? Ten ruch to był genialny. Okej. Pan apostoł, tu mam tak. Magnetyczny wynalazek. Tym sobie możemy podkulać i co ja mogę strzelać? Serio, co on zrobił? For fuck's sake, dosłownie, że zostanie po dupie od tego krapa. Nie no, uwielbiam dosłownie takie miskliki. Jesus fucking Christ, dosłownie. Tak, leba typie.
to jest sam śnieg, no nie ma co się dziwić, że on budował te teraklimaty, skoro to jest sam śnieg. Dobra, jedź tutaj, ziomek. A ty co możesz zrobić z sobą? Znaczy, nie no, uwielbiam, to dosłownie po prostu uwielbiam. Ten nie może zrobić nic. Dobra, tych koleś trzeba wycofać spod ostrzału tego satelity. I to wszyscy do piachu pójdą. Dobra, jestem pod zasięgiem, jestem. Teraz tak. Zbawcę tu budować. Niech będzie zbawca. Szpiega można gdzieś wysłać. Kolektory słoneczne jeszcze sobie latają. Ksenowylęgarnia. To ciśniemy. Laboratorium. Ksenohutagenów. To poproszę. Jadłodajnia. I teraz tak, badamy sobie to. Automatyka orbitalna. Przecinacz planetarny. Jednostka orbitalna strzeliwuje jednostki wroga zniszczycielską siłą. To mi się podoba. Takie tam wymagania. 4 ropy. A ten laser z jaką siłą ostrzeliwuje? Siła strzału 70, a ten ma 120. No nice. Boże, ale że ja zrobiłem misklika na tym gościu tutaj, to po prostu masakra. Dobra, podjadę sobie czołgiem tutaj. Mam nadzieję, że weźmie na cel czołg, a nie rapsa. Mnie krew zaleje. Dobra, rapsior. Czy on coś może zrobić? Tu już nie ma nic. Wszystko zostało wywalone w kosmos. Ale dobra, niech tutaj stacjonuje. Nie będę go przerzucał tutaj do Freelandu. Okej, okay, nextura. Uwaga. Co te krepiszcze zrobi? Dobra, strzela do mojego czołgu chyba. Boże, straciłem turę po to, żeby typa przesunąć tutaj, no bo jest taki bezsens. Nic się nie wydarzyło, to spoko. Okej, mój laser orbitalny będzie miał co robić. Samoloty, no niespecjalnie mają co robić. Dobra, ten jednak wyłapał na klatę. Potępienie, niech będzie. Na szczęście przeżył. Ciekawe, czy on ma tu zasięg do tego rapsa. Jakby nie miał, to byłoby grubo. Dobrze, że może go przerzucić tu. Dobra, jest kultura. Sieć magnetyczna, nice. Dobra, bijam na firaksyt. Jest tak, panie Raps. No, 2 rapsy to już jest konkretny ostrzał. Grubo. Czy ja potrzebuję zdrowia? Chyba niekoniecznie. Energii potrzebuję. Nie, dobra. Niech tak zostanie. Redukcja. Coś takiego. Sieć nasłuchowa może być. Sieć nasłuchowa. Stolicy, co ja bym chciał wybudować? Bank węglów. Czemu nie? Może być, teraz tak ostrzelamy tego krepa. Okej. Nie, ten podwójny atak jest jazdy naprawdę. Dobra, nic tu nie wrazi. Okej, cnota. Co ja mogę wybrać z cnoty? Czy
przeciwko obcym formom życia, albo automatycznie założone placówki. Takie same bezsensy są tak naprawdę, co mi to daje. 20 punktów doktryny zdobywanych dzięki badaniom technologicznym. Spoko, tylko że doktryna mi już do niczego nie jest potrzebna. Nauka w ilości 100% siły zbrojnej obcej formy życia. Spoko, 40 do nauki za zniszczenie gniazda obcych. Też nieźle. Chociaż tam może szału nie ma specjalnie, ale co tam. Służby specjalne, plus 40 do intrygi z tajnych operacji, bla bla bla. Tutaj satelity się utrzymują 50% dłużej, też jest niezłe. 2 energii za każdego specjalistę. Czyli, no tu jest fajna synergia, premia do synergii, plus 5% siły obrony i ataku ostrzału dla wszystkich jednostek. No, tylko, że potrzebuję tego krapu i tego. Armia wyzwoleńcza to jest w ogóle nieprzydatna tak naprawdę. Martwe kuźwa cnoty, tak naprawdę nieprzydatne w late game w ogóle. Ale dobra, jak będzie, przyda się ten bonus synergii. Okej, teraz mam godzinę. 57, 3 minuty, można jeszcze jedną turę zrobić. Tylko pytanie, co z tym rapsem cholernym? Czy go wycofać, czy nie? Wezmę go, wycofam dla bezpieczeństwa. Tego gościa też. Niech się leczy. Boże, niech oni się w końcu wezmą, wszyscy wyleczą. Ja po prostu podjadę pod ten freeland i mu tam wpierdziel spuszczę. Ile mam czołgów? Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. 6, 7. Dawaj gościu tu, lecz się. Dobra, tekstura. Ile mam teraz? 8 tur do kolejnej cnoty. Dobra, nie jest źle. Myślałem, że więcej, jakieś 13 będzie. Raps przesuwa coś. Brazylia. Okej. Co my tu mowa? Bijaj na wskórze, ty wyczyść to. Ty się uśpij. I ładnie ostrzelaj. Okej, nice. Jest tak, otrzyma tu zasięg. Czemu ja nie widzę żadnego zasięgu no to z tego rapsa? Tu mam jakiś zasięg, a ten typ niczego mi nie pokazuje, no. Jezus, serio? A tak z dystansu, no what the fuck, co tu się zbugowało? Nie, coś mnie tutaj po prostu zaczyna drażnić to. Wbijam tym gościem na morze i ciśniemy tam do tego nowego miasta, a tym po prostu będę ostrzeliwał cały czas. Ten freeland. No jedziesz, błagam! Okej. Ty się gościu lecz. Kopalnie Firaxy to proszę, Jesus. Produkcja, Boże. Co to jest? 40 produkcji jednostek orbitalnych, zasięg satelitarny wokół miasta zwiększa się o 3. Serio? Chyba nie chcę tego. Dobra, tutaj na razie nie ma co budować. Wytwórnia biopaliw może być. Zakład kolonujący, bla bla bla. Sieć nasłuchowa. Coś takiego, decyzja. 10% punktu życia miast z banków węzłów, 10 do siły. Ciekawe co lepsze. Siła czy życie? Chyba weźmiemy, że... Siłę. Dobra. 71, wow, grubo. Nie ma co. Dobra, ile mam punktów? 1445, to w sumie wyprzedzam gościa już prawie o 100 punktów. Zostało 60-56 tur do końca rozgrywki. Dobra, ja będę kończył ten odcinek, bo jakieś pół godziny już minęło. Myślę, że wyrobię się ze zdobyciem jego stolicy do końca gry.
Jedna tura do lasu, do przecinacza planetarnego. To będzie ciekawe. Ciekawe, jak to ma zasięg. Tutaj sobie go wystrzela i będzie zabawnie. Zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, ja będę kończył. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, bye bye.